nie sposób dzisiaj odnosić wiary chrześcijańskiej, pomijając rolę Maryi jako niezwykłego świadka miłości objawionej w Chrystusie. I dlatego Maryjność jest dla nas drogą do rozpoznawania prawdy o Jezusie. Oczywiście tutaj rozumiemy również tak, jak ona sama doświadczyła pomocy Ducha Świętego, bo nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie uznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale z kolei jest ten drugi biegun i tutaj bardzo wyraźnie chcemy to podkreślać w naszych pracach i w naszych programach, że to Chrystus uczy nas Matki. On nam wskazał Maryję z wysokości krzyża. Tak jak ona wskazała na Niego w Kanie Galilejskiej i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, tak samo Chrystus pokazał nam: weźcie Maryję, wprowadźcie w swoje życie, bo oto jest Matka Twoja, oto Matka Wasza. Obecnie Episkopat Polski podjął bardzo ważną decyzję, żeby w kontekście i rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski, gdzie Maryja jest zawsze obecna w dziejach naszego narodu, czy z kolei tego roku maryjnego, jakim było objawienie w Fatimie, czy w Gietrzwałdzie, czy również 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, żeby ta komisja była reaktywowana i dzisiaj cieszymy się, że ona wypracowuje swoje nowe jakieś drogi, a zwłaszcza współpracy z Polskim Towarzystwem Mariologicznym, żeby to towarzystwo było takim, bym powiedział, podłożem naukowym, badawczym i przygotowywało różne programy od strony takiej studyjnej, a komisja będzie się również zajmowała jakimś patronatem nad inicjatywami duszpasterskimi, gdzie maryjność jest taką, jak ja określam, duszą katolicyzmu polskiego. Teraz pewnym wyzwaniem jest dzisiaj. Przeżyliśmy jubileusz stulecia. Celem tego jubileuszu, czy sensem przeżywania stulecia Fatimy, było też, że nie jesteśmy, ale... Komisja Maryjna Episkopatu Polski funkcjonowała około 50 lat przed jej zamknięciem, prawda? I tutaj to był bardzo ważny okres przygotowań Wielkiej Nowenny, Milenium Chrztu Polski, a więc ona koordynowała te główne inicjatywy maryjne, głównie za czasów księdza kardynała Wyszyńskiego. I dzięki temu właśnie to duszpasterstwo w tamtym okresie miało taki charakter maryjny, skoncentrowany na czci Pana Boga, ale poprzez pośrednictwo Matki Bożej Królowej Polski przede wszystkim. I teraz po 20 latach została przywrócona do życia ta komisja i podobnie jak tamta, no jej zadaniem jest właśnie czuwanie nad właśnie przywróceniem właściwego miejsca Maryi w naszej pobożności, w życiu Kościoła w Polsce. My jesteśmy świadomi, czym jest pobożność. Bardzo serdecznie dziękuję. Pierwsze spotkanie takie wstępne odbyło się 3 maja na Jasnej Górze, a teraz spotykamy się 8 grudnia. Na takim już roboczym spotkaniu zaczynamy 9:30 obrady. Jest piękne i wielkie wydarzenie. To jest owoc również tego, nazywamy Maryjnego Roku, roku objawień, roku jubileuszu 300-lecia, roku, kiedy Matka Boża szczególnie do nas wołała. I trochę z inicjatywy różnych środowisk maryjnych podjęliśmy razem z Konferencją Episkopatu Polski takie pytanie, czy nie mogłaby wrócić zamknięta komisja maryjna, która począwszy od 1957 roku zajmowała się sprawą różnych inicjatyw, które i Paulinia, ale przede wszystkim kardynał Wyszyński tutaj na Jasnej Górze i w różnych miejscach realizowali. Chodzi głównie o śluby jasnogórskie, chodzi o milenijny akt oddania, Wielką Nowennę, peregrynację, potem ustanowienie Maryi Matką Kościoła. Wiele tych inicjatyw było, które koordynowała właśnie Komisja Maryjna, w której skład również chodzili ojcowie Paulini, ojciec Tomziński, przeorowie, ojciec Teofil Krause, ojciec Paweł Kosiak. To był bardzo piękny czas pracy, współpracy, żeby Maryja
jako królowa nie tylko oddała hołd, ale przede wszystkim, żeby ona pomagała nam przybliżać się do Jezusa. Prymas mówił, że jeżeli mamy być ludźmi Kościoła, ludźmi Chrystusa, no to tym bardziej powinniśmy być Maryjni.